Nieskalana, nietknięta, cała czysta, niewinna dziewico, rodzicielko Boża, Maryjo, Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani nasza najchwalebniejsza, wspanialsza od niebian, jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od cherubinów, świętsza od serafinów, nadziejo ojców, chwało proroków, sławo apostołów, chlubo męczenników, wesele świętych, korono wszystkich dziewic. I dalej wołamy za świętym Efremem, pod Twoją obronę uciekamy się. Maryjo, Matko Kościoła, jak każdego dnia zjednoczeni duchowo i z całą świadomością, że jesteśmy Twoimi dziećmi, wraz z całym wierzącym narodem stajemy do apelu. Dzisiaj, tu, w jasnogórskim wieczorniku, łatwiej nam przybliżyć się do rzeczywistości z początków rodzącego się Kościoła, kiedy apostołowie, oczekując na Pocieszyciela, trwali jednomyślnie na modlitwie z Tobą, Maryjo, i innymi braćmi i siostrami. Na Ciebie, Matko, Duch Święty stąpił już wcześniej, albowiem w chwili zwiastowania osłonił Cię swoim tajemniczym działaniem, dając początek wcieleniu Słowa Przedwiecznego. A jednak, oblubienico Ducha Świętego, obdarzona u stóp krzyża macierzyństwem wobec uczniów Jezusa, trwasz z nimi w błaganiach i modlitwach o dar Ducha. Pełna zażyłości z Duchem Świętym modlisz się i tęsknisz za Nim najbardziej, aby Twoje nowe macierzyństwo było płodne. W ten sposób widzimy Cię jako Matkę i wzór naszego powołania do udziału w tajemnicy Kościoła Matki. Zjednoczeni w apostolskiej posłudze wraz z braćmi i siostrami zgromadzonymi teraz z nami, odnowieni rekolekcyjnym trwaniem na modlitwie, pragniemy prosić, Matko, abyś pomagała nam na nowo jeszcze bardziej otworzyć się na przyjęcie i działanie Ducha Świętego. Nie ma nic w Tobie, Matko, co nie pozostawałoby pod wpływem Ducha Świętego. Dlatego jak Ty pragniemy większej zażyłości z Nim i zdolności do posłuszeństwa Jego natchnieniom. Naucz nasze serca uwalniać od tego, co nie jest od Boga. Przybywając Tu i wołając, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, coraz bardziej odczuwamy wagę ciążącej odpowiedzialności, a jednocześnie uznajemy konieczność trwania w postawie czuwania. Wobec wezwania Twojego Syna, czuwajcie i módlcie się, Ty, Maryjo, pokazujesz, że jesteś pierwszą czuwającą spośród wszystkich uczniów. Od Ciebie, Matko, czuwająca w Betlejem i czuwająca pod krzyżem, pragniemy się uczyć, że czuwanie jest czynną miłością. Proś zatem, Matko, Ducha Świętego, aby dawał nam moc i odwagę jasnego trzymania się jedynej drogi, którą jest Twój Syn, trzymania się odwiecznej prawdy, którą On jest i także prawdy, którą głosi. A nadto natchnij nas, abyśmy wszczepieni jak winna latorośl w krzewy winny Jego życiem chcieli żyć. W świecie, w którym dociera do nas tak wiele różnych głosów, wyproś nam, Matko, ten słuch wyczulony na głos Twojego Syna,
aby spełniała się w nas wszystkich rzeczywistość kroczenia za głosem dobrego pasterza i nikt z Twoich dzieci nie poszedł za obcym głosem. Ale daj nam też słuch, który pozwoli słyszeć i rozeznawać, co mówi Duch w Kościele. Chroń Kościół przed tym wszystkim, co mu zagraża, zwłaszcza broń przed mocami ciemności. Misjonarzy obdarz wytrwałością. Weź w opiekę i udziel wszelkich łask rodzinom, aby trwała i realizowała się w nich powinność przekazywania wiary na wzór błogosławionej rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów. Młodzieży daj rozpoznać swoje powołanie. Chorym przypominaj o nadziei i triumfie Chrystusa na krzyżu. Stajemy do apelu w dniu, kiedy Kościół w liturgii wspomina świętego Klemensa, męczennika, biskupa Rzymu, trzeciego następcy świętego Piotra zesłanego do Chersonesu na terenie dzisiejszego Krymu. Myśląc o tych ziemiach, Matko, prosimy o szczególną Twoją opiekę dla Kościoła na wschodzie. Niech te ziemie, a szczególnie w Ukrainie, Armenii, Syrii, Iraku, Erytrei oraz Ziemi Świętej ogarnie upragniony pokój, którego tajemnica według świętego Klemensa polega na zachowaniu posłuszeństwa wobec Boga i Jego odwiecznych praw. Maryjo, która wsłuchiwałaś się w odwieczne słowo Boga i zachowałaś je oraz wypełniałaś w swoim życiu, naucz nas iść za Tobą śladami Twojego Syna. Bóg zapłać księdzu biskupowi Krzysztofowi Chudzio z archidiecezji przemyskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Dziś na apelu jasnogórskim kolejny dzień gościmy księży biskupów, którzy przeżywają swoje doroczne rekolekcje. Są także obecni wśród nas pielgrzymi z Makowa Podhalańskiego wraz z księdzem proboszczem Tadeuszem Różałowskim, księdzem Krzysztofem Ryszarem i Jackiem Jastrzębskim, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Obecni są także pielgrzymi z Olbierzowic, a także uczniowie klasy ósmej zespołu szkół w Kraczkowej z archidiecezji przemyskiej. Razem ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu, Tobie, Maryjo, ukresu kolejnego dnia naszego życia pragniemy powierzyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem, prymasem Polski. Polecamy zgromadzonych w kaplicy Matki Bożej wszystkich księży biskupów. Prosimy za nasz pauliński zakon, prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, pragniemy naszą modlitwą ogarnąć diecezję włocławską, która przeżywa 900-lecie swojego istnienia. Polecamy parafie, które przeżywają nawiedzenie obrazu Matki Bożej. Wczoraj, Mario, byłaś w parafii Łążyn II, a dziś w Dobrzejowicach. Prosimy o błogosławione owoce tego świętego nawiedzenia. Wśród intencji, które mamy w naszych sercach, prosimy o łaskę zdrowia dla księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Prosimy o zdrowie dla Małgorzaty, Elżbiety, Kornelii i Ryszarda. Prosimy w 50-lecie ślubu Barbary i Mirona Rytel. Prosimy także o zdrowie dla Karoliny, o uratowanie życia i cud uzdrowienia dla Iwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny, o powrót do zdrowia dla Roberta Bodaka. Polecamy w sposób szczególny akcję katolicką, Stowarzyszenie Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
z naszej archidiecezji częstochowskiej, która dziś przeżywa swój jubileusz reaktywacji 30-lecia. I w związku z tym prosimy księdza Kamila Cudaka o odczytanie aktu zawierzenia. Maryjo Królowo Polski, w przededniu głównych uroczystości jubileuszowych 30-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji stajemy przed Tobą, nasza Matko. Twojemu orędownictwu polecamy Ojca Świętego Franciszka, wszystkich księży biskupów w naszej Ojczyźnie, w sposób szczególny księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego i księdza biskupa Antoniego Długosza. Oddajemy Ci, Pani, pod Twoją matczyną opiekę asystentów parafialnych oraz wszystkich kapłanów związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Nasza Królowo, powierzamy Ci wszystkie druhny i druhów naszej wspólnoty, w sposób szczególny zarząd diecezjalny z prezes Kamilą Suchańską oraz wszystkie kierownictwa oddziałów. Matko Miłosierdzia, oddajemy również tych, którzy odeszli do wieczności. W sposób szczególny księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, który reaktywował KSM w naszej archidiecezji, a także zmarłych KSM-owiczów. Jasnogórska Pani, prosimy Ciebie o obronę i wsparcie. Ty, która jesteś Matką Słowa, nie gardź naszymi słowami. Ufamy w Twoje wielkie orędownictwo. Kto lepiej niż Ty, Matko, rozumie swoje dzieci? Prosimy, strzeż naszych marzeń o Polsce Chrystusowej. Sprawa, byśmy potrafili podnosić wzrok z nad naszych smartfonów i budować środowisko młodzieży. Maryjo, dopomóż, abyśmy byli Polakami z sercem, byśmy nigdy nie odtrącali potrzebującej dłoni. Matko, wierzymy, że z Twoim wsparciem przez cnotę, naukę i pracę będziemy nadal wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Przez Ciebie, Maryjo, Królowo Polski, Jezusowi odpowiadamy gotów. Odmówmy wspólnie dziesiątego żańca, szczęści chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Obecnych wśród nas księży biskupów, na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.